zaciągnięte. Kredyty. I być może doprowadzilibyśmy kredyty. Do ruiny wiele gospodarstw domowych. Więc wydaje mi się, że chyba jedyną drogą jest to, że jeżeli weszliśmy na ścieżkę wzrostu gospodarczego, bo wszystkie dane, które są, kredyty, wskazują duża, biednych na to, że Polaków, bo polska gospodarka zadłużonych, powinna także się na rozwijać. Nic ciekawego. Nie jakoś bardzo gwałtownie, bardzo dynamicznie, ale w sposób zrównoważony i spokojny, tak żeby nie narastały nam różne napięcia. To tak jak jest przy maratonie, prawda? Że nie możemy biec sprintem, bo nie pokonamy tej odległości. Ale gdybyśmy przyjęli, że rzeczywiście będziemy się spokojnie rozwijali, nie będziemy popełniali jakichś elementarnych błędów. Te ciężary, które mamy, no bo mamy, nie oszukujmy się, nauczyliśmy się je dźwigać i jakoś dźwigamy. Jakoś sobie radzimy, mimo wszystko jakoś sobie radzimy. Że te inicjatywy prospołeczne, prorodzinne, które są zapowiedziane, no bo tylko 500+ przyniosło już konkretne, wymierne efekty, prawda? Ale wiemy, że są również inne zapowiedzi rządowe i bardzo bym życzyła temu rządowi, który to realizuje, czy podejmuje realizację, żeby mu starczyło pieniędzy. Prawda, żeby starczyło pieniędzy. Chociaż z rządem to jest troszeczkę inaczej. To nie chciałabym tu, bo to jest troszkę oboczny temat, ale rząd nie musi się zachowywać tak jak gospodarstwo domowe, że jeżeli mi nie starcza od pierwszego do pierwszego i się zadłużę, to prędzej czy później sytuacja zacznie się powtarzać, to ja popadnę w pułapkę zadłużenia i mogę stracić dorobek całego życia. Z rządem jest trochę inaczej. Rząd może utrzymywać pewnego rodzaju deficyt, tylko żeby był kontrolowany. Po prostu, żeby chciano mu dalej pożyczać pieniądze. I dopóki tak się dzieje i dopóki to nie przekroczy jakichś niebezpiecznych granic, ja pomijam, czy te granice są dobrze określone, czy nie, bo na ten temat trwają spory wśród ekonomistów, ale dopóki nie przekroczymy pewnego pułapu, który jest oceniany przez tych, którzy nam pożyczają pieniądze za bezpieczny, to może każdy rząd tak funkcjonować. I naprawdę mamy kraje znacznie bardziej zadłużone niż Polska. I są to kraje bardzo bogate i jakoś tam nikt specjalnie nie rozpacza. Więc najważniejsza sprawa, żeby właśnie była dobra polityka prospołeczna, żeby polskie gospodarstwa domowe miały możliwość zarabiania pieniędzy i oszczędzania na swoje własne potrzeby, prawda? Przedziwa pani profesor pytanie odnośnie naszego oszczędności długu publicznego, więc odpowiedzi usłyszeliśmy. Kolejny telefon, prosimy, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówię Lech z Warszawy, pozdrawiam ojca, pozdrawiam panią profesor. Mam konkretne pytanie do pani profesor. Ja jestem, mam 1,5 roku do emerytury. Pracując w tej spółce, w której teraz pracuję, około może 1,5 roku płaciłem, znaczy oni strącali 40 zł na tak zwane ubezpieczenie na życie. I w ostatnim czasie, 2 miesiące temu, zrezygnowali z tamtego ubezpieczenia, tak nam ten księgowa kierownik poinformowali, i zapytali nas, czy my chcemy teraz przejść do na przykład do Warty, to jest Warta, i w tej Warcie, że są korzystniejsze warunki, to znaczy tam było 20 tysięcy złotych na wypadek śmierci, a tu jest 40 tysięcy złotych. Składka jest 40 zł miesięcznie, wypłaty odtrącają to na tak zwane ubezpieczenie zbiorowe, bo nam taką karteczkę dali, ale nie mam, ja żadnej umowy jeszcze nie dostałem. To więc, jaką umowę ja muszę mieć, żeby ja na siostrzenicę moją upoważniłem, jak siostrzenica po mojej śmierci by poszła i no i powie, poproszę pieniądze, to więc taka tam musi być umowa, bo jeszcze nam nie dali po 2 miesiącach, oraz czy jakie to są, czy to jest szansa, że naprawdę otrzyma się 40 tysięcy złotych, bo no nie chcę się wierzyć, że co ja tam płacę. Panie Lechu, myślę, że już po części odpowiedź była, a teraz oddamy głos pani profesor, bo już widzimy, że... To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że trudno jest odpowiedzieć panu konkretnie, bo ja nie mam wglądu do żadnych dokumentów, ale mogę powiedzieć ogólnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tego rodzaju ubezpieczenie. To jest bardzo dobre ubezpieczenie, które rzeczywiście ono często jest z inicjatywy pracodawcy, dlatego że pracodawca w ten sposób jakby zachęca swoich pracowników. To są ubezpieczenia grupowe, a więc nie wymaga to żadnych badań,
lekarskich, składka jest bardzo niska, jest o wiele niższa niż przy jakimkolwiek indywidualnym ubezpieczeniu, nawet tym takim typu funeral to się mówi, czyli tak naprawdę to jest ubezpieczenie na życie. To jest ubezpieczenie grupowe na życie i jeżeli pracodawca zawarł umowę z firmą ubezpieczeniową, akurat Warta to jest bardzo wiarygodna firma, ja ją znam, bo ja tam pracowałam kiedyś, bardzo dawno to było temu, 20 lat temu, ale jest to naprawdę wiarygodna firma, to ja sądzę, że pracodawca, jeżeli zawarł tę umowę, to bez wątpienia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, osoba uposażona dostanie. Poza tym z tego, co ja pamiętam, to zazwyczaj przy takich ubezpieczeniach grupowych na życie są nie tylko ryzyko śmierci osoby ubezpieczonej, ale również śmierci w rodzinie. Bardzo często jest dodawane takie dodatkowe ubezpieczenie. Często jest dodawane również ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka, bo są przecież i młodzi ludzie też objęci takim ubezpieczeniem. Także tam jest cały szereg różnych jak gdyby przypadków przewidzianych. To musi być wymienione dokładnie. Ja sądzę, że prawdopodobnie gdyby pan poszedł do kadr po prostu i zapytał, jak wygląda kwestia tego ubezpieczenia, bo jeżeli to jest zbiorowe, to być może to jest między tylko pracodawcą i tym i pan jest wymieniony jako beneficjent, prawda, czy wnuczka jako osoba uposażona. To wszystko by się wyjaśniło. Na pewno Warta jest jedną z najlepszych firm. To nie jest kryptoreklama, ale pan wymienił, więc może pan być spokojny. To jest rzeczywiście firma o bardzo starej tradycji, jeszcze przedwojennej. Jedna z dwóch, które przetrwały okres Polski Ludowej i firma, która na pewno, jeżeli takie zobowiązanie zostało podjęte przez nią, no życzę panu jak najdłużej, oczywiście, żeby ta polisa nie musiała być zrealizowana, ale na pewno to jest firma wiarygodna i tego typu ubezpieczenia są w ogóle bardzo dobre. Jeżeli jakiś pracodawca, żebyśmy sobie jasno powiedzieli, jest na tyle, powiedziałabym, opiekuńczy wobec swoich pracowników, bo to zwykle z jego inicjatywy jest. Często jest tak, że potem można kontynuować ubezpieczenie, że właśnie albo pomaga przy załatwieniu tego grupowego ubezpieczenia, bo w sumie można też się zebrać i pójść i podpisać taką umowę jak gdyby razem, ale im większa jest grupa ubezpieczonych, tym ta składka wypada, powiedziałabym, bardziej korzystnie w stosunku do sumy. Także ja jestem całym sercem za tego rodzaju ubezpieczeniami, tego rodzaju inicjatywami, bo koszt jest niewielki. A w razie nieszczęścia to jest przekazanie tego na siostrzenicę. Ale no bo oczywiście, bo wskazuje się na tę osobę, która jest uposażona. Jak najbardziej. Na osobę uposażoną. Jeżeli nie ma wskazanej osoby, ale zawsze przy ubezpieczeniu musi być wskazany beneficjent tego, prawda? Tak samo jak bardzo dobrą inicjatywą są pracownicze programy emerytalne pod warunkiem, że są dobrowolne. Czyli taka koncepcja, że chcemy zmusić pracodawców czy pracowników jeszcze angażować w to, bo takie były poglądy, słyszałam tam, niektórzy głosili i pojawiły się artykuły nawet w prasie, że są jakieś koncepcje takie, żeby zmusić ludzi do zawierania umów typu pracownicze programy emerytalne i plany, indywidualne plany kapitałowe i zmusić osoby zatrudnione w większych przedsiębiorstwach, żeby zasilały rynek kapitałowy, płacając po 2% swojego wynagrodzenia. No to mi się w ogóle włosy dęba stanęły, bo mówię, przecież to jest nic innego, tylko odtwarzanie OFE w innej wariancie i jeszcze dodatek niszczenie Funduszu Pracy, bo to miało być refundowane pracodawcom. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast sam pracowniczy program emerytalny, czy nawet takie indywidualne oszczędności, prawda, na indywidualny kontakt zabezpieczenia emerytalnego, tam można w tej chwili 5000 z hakiem sobie odłożyć i to jest zwolnione z podatku. Także tego typu działania długofalowe, które nie są dużym obciążeniem dla kogoś, kto ma chociażby niewielkie nadwyżki i jest dostatecznie młody, no bo nie oszukujmy się. O ile ubezpieczenia tego typu, co pan ma, również dla osób starszych są atrakcyjne, to wszelkie inne formy ubezpieczenia długoterminowego są raczej adresowane dla ludzi no najpóźniej koło 40, bo potem to już no co my możemy, wiele odłożyć, no nie za długo, prawda? Prosimy bardzo, halo? Halo? Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus na Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witam księdza oraz panią profesor i mam krótkie pytanie. Kto do nas pani telefonuje? Szymankiewicz z Nowego Jorku. Prosimy. Ja mam takie krótkie pytanie do pani profesor. Odnośnie pani profesor zaznaczyła, że rząd zawsze jakoś tam wyjdzie, pożyczy pieniądze od jakichś banków i tak dalej. To ja mam pytanie, dlaczego rząd polski ma mennicę, dlaczego mają pożyczać z banku, jak mogą sami drukować pieniądze? Tylko papier kupić i pić, i po co płacić
10% po ileś, nie wiem ile dokładnie, ale jak to słyszałem w Ameryce, to dość spory procent jest. To na tym bym prosił o wyjaśnienie, dlaczego nie drukują pieniądze rządy, tylko pożyczają z banków. No dziękujemy. No, nie do końca tak jest, bo są banki, które drukują pieniądze i to się nazywa nawet fachowo luzowanie ilościowe. I gdyby polska złotówka była walutą rezerwową albo walutą transakcyjną i miałaby taką pozycję jak dolar czy chociażby euro, to być może moglibyśmy się zadłużać jeszcze bardziej, bo to są też długi. Bo tutaj chyba jednej rzeczy żeśmy sobie nie powiedzieli. Współczesny pieniądz, kiedyś pieniądz był metalowy, to miał swoją wartość, prawda? No, to było albo złoto, albo srebro. Nie mówię o miedziakach, bo one też miały tam jakąś siłę nabywczą, ale wartości żadnej. No, ale dzisiaj mamy pieniądze wirtualne. Nie ma innych pieniędzy, tylko pieniądz powstaje w momencie, kiedy ja komuś udzielam kredytu. To jest może trudno zrozumieć, ale tak to jest. Jeżeli ja komuś udzielam kredytu, to ja mam wobec niego roszczenie, a bank centralny, który emituje gotówkę, traktuje całe te pieniądze gotówkowe jako swoje zobowiązanie. Gdybyśmy popatrzyli na bilans banku, to właśnie o ile dla nas wszystkich gotówka to jest element naszego majątku, to dla banku centralnego jest to zobowiązanie. Dlatego ten bank centralny między innymi musi pilnować tej stabilnej siły nabywczej, no bo inaczej nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nawet to mogą być bardzo daleko idące konsekwencje. To jest wszystko zresztą zapisane w naszej konstytucji i tu są pewne gwarancje. Więc nie mówię, że nie ma krajów, które w tej chwili, to się nazywa uczenie, bo to zawsze dobrze jest używać takich określeń, które są mało zrozumiałe dla ogółu. Drukuje się pieniądze, tylko że akurat Polska nie może do tego należeć, do takiej grupy krajów, bo to by wywołało katastrofę u nas. I teraz ja przypomnę jeden fakt. Może to mało osób pamięta, ale ja to zapamiętałam bardzo boleśnie. Był rok 80, sierpień i podpisano określone porozumienia. Mało kto pewnie z tych młodszych słuchaczy pamięta, ale starsi pewnie tak. No i co? Jednym z punktów tych porozumień jastrzębsko-gdańskich, szczecińskich, prawda, i tak dalej, było to, że każdy z pracowników ma dostać 700 zł w gotówce. Myśmy wtedy przeciętnie zarabiali po 3000, więc jedni zarabiali 10, oczywiście inni 1,5, ale średnia płaca wynosiła 3000 zł, około 3000. I każdy z nas faktycznie, bo jak ja o tym usłyszałam, ja wtedy byłam młodą kobietą, słyszałam, że każdemu mają dać po 700 zł, ale miałam już studia skończone. To się za głowę złapałam, co tu za chwilę się będzie działo. Przecież to było bardzo dużo w stosunku do tego, co byśmy w ogóle mieli. Ale faktycznie mennica, nawet nie trzeba mennicy, bo to trzeba było uruchomić prasę drukarską. No i rozpętała się od tego czasu inflacja, tak? Inflacja, która była jeszcze z czym połączona? Z tym, że sklepy zostały opustoszone. Więc drukowanie pieniędzy zazwyczaj kończy się tym, że doprowadzamy do katastrofy gospodarczej. Jak powiedziałam, jeżeli to jest duża waluta światowa, którą każdy chętnie chce mieć i bank wie, ile może tego ulokować, żeby pobudzić gospodarkę. Ja czasami używam takiego określenia, że pieniądz pełni taką rolę w gospodarce jak deszcz. Jeżeli jest go tyle, ile trzeba, to nam pięknie wszystko rośnie. Jeżeli jest susza, to trzeba trochę tego deszczu sztucznego nawet gdzieś skądś pozyskać, prawda, polewamy te grządki wężem, prawda, czerpiemy wodę ze studni, czy skądkolwiek tam się da, żeby nam to ładnie wszystko się utrzymało, bo inaczej będzie źle. Ale jeżeli tego pieniądza jest za dużo, on jest drukowany w sposób nieodpowiedzialny, a uruchomienie takiej machiny powoduje potem już lawinowo, że ona zaczyna nam oddziaływać na koszty, bo jak wyższe koszty, to wyższe ceny, jak wyższe ceny, to trzeba coraz więcej tego pieniądza drukować, to w pewnym momencie zaczyna nam się kształtować taka sytuacja jak w czasie powodzi. Wszystko zaczyna gnić. I myśmy tego doświadczyli w latach 80., a już chyba najbardziej boleśnie i najbardziej dotkliwie właśnie w latach 90., kiedy mnóstwo ludzi straciło swoje pieniądze. Ja bym chciała jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bardzo ważną. Jeżeli ja mam wysoką inflację, bo nie mówię taką pełzającą, bo się zwykle uważa, że 2-2,5%, zresztą to, co się określa jako cel inflacyjny, to jest taka inflacja właśnie dobra, bo jedne ceny rosną, inne spadają, to jest zmiana struktury spożycia, zmiana struktury produkcji, to znajduje odzwierciedlenie w cenach. Ale jeżeli ja mam wysoką inflację, która przekracza kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent, czyli zaczynam wchodzić na ścieżkę hiperinflacji,
O, to wtedy jest zwykle tak, że ci normalni ludzie, biedni, tacy właśnie, o których tu mówimy, bo my wszyscy nie jesteśmy milionerami, więc jeden jest trochę zamożniejszy, drugim, ale nie należymy do elity finansowej, prawda? Jak powiedziałam, jedni mają trochę więcej pieniędzy, jedni mniej, jednym żyje się łatwiej, drugim trudniej, ale wszyscy żyjemy z tego, cośmy zarobili, albo ze świadczeń społecznych, albo z pomocy bliskich, krewnych, różnie to bywa. Ci ludzie tracą. Tracą oszczędności swojego życia, często tracą majątek. Proszę sobie przypomnieć, co się działo przed wojną. Jest taka piękna powieść Jarosława Iwaszkiewicza, o której się dzisiaj rzadko mówi, sława i chwała. Tam jest sytuacja właściciela takiego gospodarstwa, który sprzedał to i potem równowartość pieniędzy, które za to dostał, wynosiła dwie obrączki złota. Także to bardzo ostrożnie z drukowaniem pieniędzy. To przeżyli wszyscy ci, którzy pamiętają 89 rok. Tak, no ale to jeszcze nie była tragedia, to nie była taka straszna inflacja jak w latach 20. Za to się ogromne koszty płaci. Rozmawiam, jak oszczędzają Polacy. Na podsumowanie, przeciętne dochody 2014 roku, 2016 wzrosły o 100 zł, wydatki Na osobę w gospodarstwie miesięcznie. Wydatki wzrosły o 40 zł, natomiast oszczędności okazuje się o 67 zł. No i to się nam trochę przełożyło właśnie, jak powiedziałam, na różne formy oszczędzania. Może mniej właśnie w depozytach, bo one są w tej chwili mniej atrakcyjne niż były kiedyś, prawda? Ale jednak, no mówię, spore jest zaangażowanie tych pieniędzy i w sektorze bankowym i powoli, chociaż... przebijają się do tych funduszy inwestycyjnych. Ale jak powiedziałam, fundusze inwestycyjne są bardzo dobrą formą, ale dla osób, które mogą podjąć to ryzyko. Jeżeli natomiast Państwo macie rzeczywiście oszczędności... Zachęcamy wszystkich do odsłuchania, jeszcze raz do obejrzenia tych rozmów niedokończonych. Dostępne będą na stronach internetowych Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dzisiaj musimy już kończyć. Naszym Państwa gościem profesor dr habilitowany Grażyna Ceparowicz, nauczyciel akademicki, ekonomista. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, do zobaczenia i mam nadzieję, że do usłyszenia tej drugiej części. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. No to, czyli żeśmy się załapały na bardzo ciekawą audycję, że każdemu nam pieniądze są potrzebne. Tak. Także radio, gdy nadaje nasze, a to KFM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra.